kim był Marek Edelman. Wydaje się, że każdy, kto przeczytał książkę Hanny Kral Zdążyć przed Panem Bogiem, wie o tym doskonale. No, wiedzą o tym także ludzie, którzy są jakimiś aktywnymi uczestnikami życia publicznego. Ponieważ głos Marka Edelmana przez całe jego długie życie było słychać bardzo często. Przynajmniej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Marek Edelman jest znany przede wszystkim jako uczestnik powstania w warszawskim getcie. Czasem dodaje się, że również powstania warszawskiego. Ale to był bardzo krótki czas w jego życiu. Natomiast to, co o nim możemy powiedzieć, to i co składa się na jego wielki dorobek, to cała działalność ostatniego, tak się zastanawiam, ile to było lat, no przynajmniej 30-40 lat. Bo tuż po wojnie Marek Edelman zamilkł i przez wiele lat milczał. Napisał książkę Getto Walczy, raport z tego, co działo się w getcie warszawskim, a potem przez wiele lat milczał do czasu właśnie wspomnianej książki Hanny Kral. Trzeba pamiętać, że wartości, które popchnęły go do uczestnictwa w powstaniu, do zaangażowania się w ten ruch młodzieżowy, to też ważne bardzo, że to była grupa bardzo młodych ludzi. To były wartości, z którymi on się wychował, ponieważ był przez całe życie poprzez swoich rodziców, na początku, a potem sam, związany z Żydowską Partią Socjalistyczną pod nazwą Bund. Należał do harcerstwa bundowskiego, takiej dziecięcej organizacji, potem do, która się nazywała SKIF, potem do Zukunftu, czyli młodzieżówki tejże partii. I jako Zukunftowiec właśnie wszedł w skład ŻOB-u, komendy ŻOB-u. I wydaje się, że to, czym nasiągł w Bundzie, stało się jego credo życiowym i w okresie, kiedy w Polsce zaczęły się przemiany, jego głos było bardzo dobitnie słychać, nie tylko w Polsce, ale właściwie na całym świecie, ponieważ zajmował się nie tylko polskimi sprawami, a interesowało go zło, które zdarzało się wszędzie, a ono niestety się ciągle zdarzało. Po wojnie Markowi Edelmanowi, jego przyjaciołom i wszystkim, którzy przeżyli tę straszną wojnę, wydawało się, że to się już nigdy więcej nie powtórzy. Że nie powtórzy się Holokaust, nie powtórzą się okrucieństwa wojny. Wydawało się, że to będzie przestroga, ale tak się nie stało, ponieważ zaczęły do nas docierać coraz liczniej wiadomości o Kambodży, o Biafrze, o walkach Hutu i Tutsi. Straszne rzeczy działy się w byłej Jugosławii. I to sprawiło, że Marek Edelman znowu zaczął zabierać głos. Myślę, że w jakimś sensie był nawet znany bardziej na świecie niż w Polsce przez jakiś czas, ponieważ tam ten głos był bardzo wyraźnie słyszany, a w Polsce tylko przez wiele czasu, tylko w tym podziemnym obiegu. Co więcej można powiedzieć o Marku Edelmanie? Dobrze charakteryzują jego postawę życiową wypowiedzi, których wiele publicznie wygłaszał. I myślę, że najlepiej będzie, jak przytoczę parę takich cytatów, które wydają mi się bardzo znaczące. Bo Marek Edelman mówił o wszystkim, co dotyczyło człowieka. I zawsze podkreślał, że najważniejsze jest to, żeby być ze słabszymi, prawda? Że niezależnie od tego, kim jest bity, trzeba z nim być, trzeba dać mu mieszkanie, trzeba go schować w piwnicy, trzeba nie bać się tego, żeby być przeciwko tym, którzy biją. Albo że w zasadzie najważniejsze jest życie, a jak już jest życie, to najważniejsza jest wolność. A potem oddaje się życie za wolność i już nie wiadomo, co jest najważniejsze. Albo o swojej służbie lekarza mówił, że lekarz nie ma wyboru, ma obowiązek leczyć chorego, bez względu na to, kim ten chory jest. Czasem dodawał, że jak jest na przykład esesmanem, to jest wtedy obrzydliwe, ale obowiązku
Mówił też, że demokracja i wolność nie są dane raz na zawsze, trzeba o nie codziennie walczyć. Że nienawiść jest łatwa, a miłość wymaga wysiłku i poświęcenia. I że nie wolno być biernym wobec zła. To jest może jedna z najważniejszych rzeczy, które on głosił. Że bierność wobec zła jest również złem. Nie wolno być biernym wobec zła. Obojętny świadek, który odwrócił głowę, też jest odpowiedzialny. Na całe życie pozostanie skalany złem, którego starał się nie widzieć. Ciekawe, co mówił o odwadze. Odwaga. Ja nie wiem, co to znaczy. Nie ma takiej rzeczy. W twojej mentalności jest to, że zrobisz coś, co uważasz za konieczne, że tak trzeba zrobić. Nie dlatego, żebym własnym ciałem zasłonił włas, a dlatego, że są koledzy i trzeba im pomóc. To jest jakby jego doświadczenie z powstania, prawda? Jeden z jego kolegów własnym ciałem zasłonił karabin maszynowy po to, żeby reszta kolegów mogła przejść. I o tym też nie mówi, że to jest odwaga, że to jest odruch. Odruch kierowania się miłością. Miłością rozumianą jako wrażliwość na innego człowieka, oddanie mu, poświęcenie, zdolność do poświęcenia dla niego, wierność, lojalność i tak dalej. No, więc są koledzy, trzeba im pomóc i rzucasz się na jakiś karabin maszynowy, prawda? I że to nie jest sprawa odwagi, że to właśnie wynika z przyjaźni, z zaufania, z miłości. Mówił też o patriotyzmie, że patriotyzm jest niezwykle sympatyczny, a nacjonalizm szalenie obrzydliwy. A gdzie indziej mówił, że granica między patriotyzmem i szowinizmem jest bardzo cienka i trzeba być bardzo ostrożnym.